O pół roku Prawo i Sprawiedliwość chce przedłużyć obecną kadencję samorządów. Powód: jesienią przyszłego roku nałożyłyby się wybory samorządowe z parlamentarnymi. Opozycja grzmi i mówi o psuciu demokracji. Jednym ze skutków wydłużenia w 2018 roku kadencji samorządów z 4 do 5 lat jest nałożenie się jesienią przyszłego roku wyborów samorządowych i parlamentarnych. To poważna komplikacja, zauważają posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jak rozliczyć kampanię wyborczą w ramach dwóch limitów nakładających się kampanii tej samej osoby, która startuje na wójta i posła? Takie obawy zgłasza także przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Przy organizowaniu obu głosowań niemal równolegle na pewno pojawi się dużo zagrożeń związanych z finansowaniem i przebiegiem kampanii, dlatego ja bym nie ryzykował. Gdyby trzeba było zdecydować, które wybory powinniśmy przenieść, to wskazałbym na samorządowe, choćby z tego względu, że kadencja samorządów nie jest chroniona konstytucyjnie. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się więc przesunąć wybory samorządowe. Procedowana w Sejmie nowelizacja kodeksu wyborczego wyznacza nowy termin głosowania, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Hreniak. Tym samym wybory samorządowe odbędą się w jedną z czterech niedziel pomiędzy 31 marca a 23 kwietnia roku 2024. Przeciw przesunięciu wyborów samorządowych jest opozycja. Poseł Platformy Waldy Dzikowski zarzuca Prawo i Sprawiedliwości brak umiejętności przewidzenia wszystkich konsekwencji wydłużenia kadencji samorządów w 2018 roku. Nie wpadliście państwo wtedy na pomysł, że trzeba przesunąć, bo przecież one się zbiegną w dacie. Właśnie w 2023. Dlaczego nie wpadliście na ten pomysł? Według opozycji Prawo i Sprawiedliwość obawia się, że jesień przyszłego roku przyniesie ekipie rządzącej podwójną przegraną. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o strachu Zjednoczonej Prawicy przed werdyktem wyborczym. Wy po prostu nie chcecie iść z łatką przegranego, zmianę przegranego do wyborów parlamentarnych. Politycy Prawa i Sprawiedliwości odrzucają te sugestie i wskazują na zapewnienie przejrzystego procesu wyborczego. Niejasności w rozliczeniu kampanii wyborczej czy problemy organizacyjne mogą mieć poważne konsekwencje. Takie błędy i niejasności w przepisach kodeksu wyborczego odnośnie łączenia wyborów byłyby bardzo poważną podstawą do kwestionowania ich wyniku. Sami samorządowcy mają podzielone opinie co do słuszności przełożenia wyborów. Ci związani z opozycją są przeciw. Myśmy zawierali kontrakt z mieszkańcami na 5 lat. Przedłużanie tego jest naprawdę takim złym sygnałem. Opóźnianie wyborów, odzwyczajanie od wyborów, takie trochę bycie jak Łukaszenko zbyt długo, nie jest dobrym pomysłem. Tak przełożenie wyborów o pół roku komentuje Jacek Karnowski, od 24 lat prezydent Sopotu. Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, jest za zmianą terminu wyborów samorządowych. Społeczeństwo jednak się przyzwyczaiło, że wybory samorządowe i do Sejmu, Senatu odbywają się w różnych terminach. Za przełożeniem wyborów samorządowych z jesieni na wiosnę przemawia jeszcze dość istotny fakt. Nowa władza ma więcej czasu na przygotowanie budżetu, podkreśla wicestarosta powiatu białostockiego. Grupa Zwycięska wchodzi w przygotowanie nowego budżetu. Ma całe pół roku na to, żeby już sobie przygotować budżet przyszłego roku. Wybory samorządowe są najbardziej skomplikowanym procesem wyborczym. Wybieramy ponad 1500 wójtów, ponad 800 burmistrzów i ponad 100 prezydentów miast. Do obsadzenia jest prawie 2500 rad gminnych, ponad 300 rad powiatów i 16 sejmików wojewódzkich.